Dzień dobry, jest z nami tutaj pan dyrektor Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry panie dyrektorze. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat tych dni, jak będą przebiegać tutaj, co może przygotowali artyści? Oczywiście my się szykujemy od dawna do dnia otwartego i przygotowaliśmy, to jest cykl różnych rzeczy, które się realizuje. Już mamy jedne targi w Opatowie ze sobą edukacyjne, drugie targi w Browarze edukacyjne. I trzeci element to jest właśnie dzień otwarty u nas w szkole, kiedy można przyjść, zobaczyć, jak wygląda ta szkoła i tak naprawdę to, czym żyje, czym się zajmuje, szczególnie to, co wyróżnia naszą szkołę, to są właśnie te zajęcia zawodowe, w których uczniowie mogą zobaczyć, jak uczymy się w pracowniach, klasopracowniach zawodowych. To jest najbardziej interesujące dla młodzieży i to chcemy najbardziej pokazać, jak w każdym zawodzie, czego w każdym zawodzie można się nauczyć, jak pracujemy z uczniami, jakie ćwiczenia muszą wykonywać. No to są takie najważniejsze elementy. Oczywiście przygotowaliśmy program artystyczny. No niestety w związku z ostatnimi wydarzeniami musiał zostać troszeczkę zmodyfikowany, ale jest program artystyczny pokazujący poszczególne zawody, przybliżające uczniom szkół podstawowych te zawody, tak żeby mieli jakieś rozeznanie, czy w tym zawodzie się są w stanie odnaleźć. A na jakie w tym roku możemy może te kierunki aplikować? No kierunki to mamy dużo tych kierunków i myślę, że to są takie kierunki, które w naszej szkole już są zadomowione od dawna, czyli technik informatyk na przykład, technik logistyk, technik elektryk, elektronik, automatyk, mechatronik, ale też mamy kierunki, które w zeszłym roku nam się uruchomił i bardzo fajnie, prężnie działa, czyli technik programista, więc to są rzeczy, które tutaj no, chcemy wypromować, żeby to fajnie zaczęło działać. Dobrze, to bardzo dziękujemy i życzymy tutaj udanych dni otwartych, żeby wszystko przebiegało w jak najlepszym porządku i żeby wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję pięknie. Kim pan dzisiaj tutaj jest, na tych dzisiejszych dniach otwartych? Zajmuję się organizacją gier z moim kolegą Kamilem i całą organizacją tego. Jakie to są gry na przykład? Mamy do dyspozycji nazwy urządzeń logistycznych i ich zdjęcia i trzeba dopasować. Rozumiem. I jakie jeszcze atrakcje dzisiaj są przygotowane? Z atrakcji mamy jeszcze oprowadzenie po szkole, są zajęcia w sali chemicznej i wiele innych zabaw. Ja rozumiem, że jakiś występ artystyczny też tutaj, tak, na auli szkolnej. Tak, będzie. Przygotowany przez uczniów każdego z naszych profili. Olaf, druga TL jestem. Chodzi pan do THM-u? Oczywiście chodzę. I przybył pan na dzisiejsze dni otwarte jako gość? Nie, jako tutaj przewodnik będę. I będzie pan, rozumiem, uprowadzał uczniów? Jasne, tak. Jest pan pozytywnie nastawiony? Oj, bardzo. Podobają się panu takie wydarzenia? Oczywiście, w THM-ie zawsze. I jak pan myśli, ile może przyjść osób? Czy będzie to taki wielki dzień? Myślę, że może być tak sporo. Bo będę wprowadzał uczniów nowych do auli i oprowadzał po szkole. Bardzo dobrze. I jest pan przygotowany, jak pan się nastawia do dzisiejszego dnia? Myśli pan, że wiele osób przybędzie? Tak, myślę, że tak, bo trochę to bardzo fajna szkoła. Jestem nastawiony pozytywnie, że będzie dużo nowych uczniów. Z której klasy pan jest? Drugiej logistycznej. No, pracuję w punkcie informacyjnym, zapisujemy osoby, które przychodzą ze szkół. No i to jest moja praca. Jest pan zadowolony? Dużo osób się już zapisało, czy jeszcze dopiero przychodzą, nadchodzą? Przychodzą, dopiero się będzie zaczynało, więc przychodzą dopiero. A ile na ten moment jest zapisanych osób? Jeszcze jesteśmy przed rozpoczęciem. No, 30 będzie. Ale teraz ktoś się zapisał, czy jeszcze nie? Tak, pozapisywali się. U mnie już 5 osób będzie. O, dobrze. Czyli bardzo dobrze tutaj wykonana praca. Gratulujemy i życzymy powodzenia i udanej pracy. Dziękuję. No, bardzo dużo, ponieważ to jest najlepszy technikum w województwie świętokrzyskim, no to jest poziom. A mógłby pan wymienić jakieś atrakcje, jakie tutaj mogą napotkać nasi uczestnicy tego dnia? Na auli będzie na pewno piękny występ. A czy będzie jeszcze coś więcej, jakieś oprowadzanie po salach właśnie, tak? Oczywiście oprowadzanie po salach będzie po wszystkich kierunkowych. I jakie moglibyśmy tutaj zobaczyć urządzenia, gdybyśmy się w tym momencie z panem wybrali na taką wycieczkę? No różne tam mechatroników na pewno były urządzenia ciekawe, jakieś frezarki, nie frezarki. Witam tutaj panów bardzo serdecznie. Skąd państwo przybywają? Z Leśniowa. I na jaki kierunek byście na przykład byli zainteresowani wstąpić, tak? Pójść. My z kolegą na programistę. Ja na mechatronika. Bardzo dobry wybór. I co, interesuje was przedstawienie i prawdopodobnie też obejrzenie tych różnych urządzeń, tak? Tak, dokładnie. Co to przyszliśmy? Żeby zobaczyć wszystko.
szkołę. I do której mniej więcej chcecie być w tej godzinie? Myślę, że przewidujecie? Myślę, że dopóki się nie skończy tam, jak już będą wszyscy iść, tam się też zwiniemy. Skąd tutaj do nas przybyliście? Skunowa. 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 Czyli wszyscy jesteście z Skunowa, tak? Jakie kierunki was interesują? Czy na razie chcecie sobie popatrzeć, zobaczyć, co jest w ofercie? Ja nie jestem pewien. Co do kierunków? Nie wiem, kto jak radzi. Ja technik programista. Ja programista. Ja technik automatyk. Ja jeszcze się zastanawiam. Dobrze. I czy już tutaj zapoznaliście się z ofertą właśnie szkoły? Czy jesteście już w miarę nastawieni, że jesteście przekonani do tego, że na przykład chcecie tutaj akurat swoją przyszłość ulokować, że tak powiem? Tak. Ja też tak. Ja też. Tak. Dobrze. To dziękujemy, nie zatrzymujemy już Państwa i życzymy tutaj udanych dni otwartych. Później tam prawdopodobnie jeszcze koledzy oprowadzą tutaj Panów po pracowniach. Będziecie mogli zobaczyć różnego rodzaju urządzenia automatyczne, mechatroniczne. Także życzymy jeszcze raz udanych dni i dziękujemy. I proszę bardzo, zapraszamy tu z kolegami. Skąd Państwo przyjechali? Jakie kierunki Państwa interesują? A to jeszcze trzeba pomyśleć nad tym. Ja tutaj 8 klasa z SMS, przyjechałem na dni otwarte. Interesuje mnie tutaj kierunek technik informatyk. No i myślę, że tutaj wszystko układane jest. Dobrzy nauczyciele, dobrze społeczeństwo uczniowskie. No i tak. Widać, że Pan jest w porządku gość. Nie? Właśnie chodziłem do szkoły sportowej 8 lat, ale zmieniłem, bo informatyk to jednak, wie pan, teraz tak się rozwija, że teraz wszystko w celu informatycznym idzie i postanowiłem wybrać właśnie tę szkołę. No to ze względów informatycznych pan Tak, ze względów informatycznych. Jakieś jeszcze inne motywacje były? Motywacja była myśl na elektrykę, ale szybko znikła, no ale informatyk jednak został. Czyli tak jest pan przekonany, że ten informatyk? No, przekonałem się, bo tam wielu właśnie członków mojej rodziny na informatyku jest, no i ja też postanowiłem pójść. Dobrze, to dziękujemy. I teraz zapraszamy, życzymy tutaj udanych pokazów. Dobrze, koledzy będą dobrze występować artystycznie. Mam nadzieję, że pan będzie zadowolony. Dobrze, dziękuję bardzo. Siebie z pewnym światłem przepływ ludzi i towarów. Sprawnie, tak, czas do celu. I tak na każdą stronę mapy. To zajęcie nie dla gapy, że bez tych problemów przeszkad się do pani nie pomiesza. Nie poradzi tutaj mistyk, ale super mózg, logistyk. By pokonać prawa sztywność, ważna wiedza, kreatywność, a to wszystko dla człowieka, który na coś pilnie czeka. Logistyczne czary mary i na miejscu są towary. Spróbuj być takim magikiem, no i zostań logistykiem. Nasi brani technicy słyną w całej okolicy. Prace świetnie się sprawdzają i sukcesy liczne mają. Facet, co ma dość tamą pracę, no i bardzo mądrą głowę. Obsługuje, programuje on roboty przemysłowe. Pacenta pisze też śliczna obrabiarka numeryczna. A zdarzy się zlecenie, by wspomóc produkcję seryjną. Może też zaprojektować całą linię produkcyjną. A do tego, mój kolego, wypełnił słowa klisze. Wychadzonię na książkę, w której wszystko to pisze. Treści sprzętnie ukrywając różne ważne tajemnice. Rysunkami i znakami ozdabiając jej stronnicę. Więc ciekawa jest i śliczna. Tytuł: dokumentacja techniczna. Obudź to, co w tobie drzemie. No i zechciej w DKM-ie swej kariery drzwi otworzyć. A nauczysz się, w to wierzę, takie dzieło sprawne tworzyć. W swoim własnym komputerze. Jak się mechatronik wkurzy, ma też takie uprawnienia, że bezpiecznie zdemontuje produkcyjne urządzenia. Gdy pomysłów pełną głowę i techniczne ma zacięcie, to zostań mechatronikiem, pracujący to zajęcie. Jeśli wspierasz ekologię, chcesz profesji niebanalnej, to w przyszłości możesz zostać technikiem energetyki odnawialnej. Tu masz szansę przenowić instalacje, konstruować, by pozyskać i przechować te energie, które dają słońce, woda oraz wiatr. A to wytworzony prądem zasilić współczesny świat. Tak ludzkości się przysłużyć, przekonując też laika, jaką korzyść kryje w sobie wiatrak lub fotowoltaika. Albo teraz także modna, mała elektrownia wodna.
Wyobraźmy sobie, mili, jak byśmy bez światła żyli, gdyby w gniazdkach brakło prądu, trochę byśmy się złościli. Wszak plan działań w tym przypadku poniósł absolutne piasko. Bo jak będę uruchomić pralkę, TV lub żelazo? Które trzeba włączyć kable i jak zabezpieczyć styki? Jak i gdzie zainstalować transformator, oporniki, choćby lampy LED? By świeciły kolorowo, trzeba wiedzieć, jak połączyć. Równolegle, szeregowo, a nie mając tym problemu, elektrycy z CHM. Zapraszamy do nowych zasad tej młodej sztuki. Dziś zginęła jedna faza, tu bezpiecznie nie dał rady. Trzeba w takich sytuacjach elektryczne znać zasady. Zatem rzecz, bez napięcia się uczyłem moim mili, żeby podczas egzaminu wszystkich nas nie udzielili. Wiele branż się boryka z brakiem dobrego elektryka. Są potrzebni w kraju tacy, czeka na nich dużo pracy. Nadajniki, odbiorniki, w gestii są elektroniki. Mamy tranzystory, diody, będziemy tworzyć odwody i kierować elektrony we właściwe strony. Z tych maleńkich elementów zrobimy układ stalowy. Wdzięczne będą komputery, oszaleją nawet drony. Tak więc wzmacnia swe sygnały, tych techników zastęp cały. I już wiedzą wszyscy prawie, że w wypadku jest ciekawe zaproszenie usięgowe, byś ten sygnał cyfrowy. Jeśli z prądem urządzenia, to twój absolutny konik, co od września do nauki zaprasza cię elektronik. Automatyka. Fajna sprawa. Praca ważna i ciekawa. Wiele maszyn mało znanych i tych często spotykanych. Kryje w sobie wręcz zadziwiające układy sam sterujące. Jest ubożny, projektuje automaty wykonane. Nie jakiś tam złota rączka, ale technik automaty. Myjnie samochodowe, kasy samoobsługowe, urządzenia i maszyny do produkcji różnych rzeczy. Odmontuje, uruchamia, obsługuje oraz leczy. Najpierw szybko diagnozuje tę chorobę, co jej a następnie szaman wielki znajdzie leki na usterki. I aby awarie maszyn były małe i liczne, przeprowadza systematyczne przeglądy techniczne. Aby w formie je zachować, musi czasem konserwować. To jest prawda oczywista. Dziś pilnie poszukiwany, dobry technik programista. Już od września swe tajniki TTM wam odsłania. Python, C++, to języki programowania. Moi drodzy, bez paniki, poznacie jeszcze inne języki. Trzeba dużo mieć hobbysty do zawodu programisty. Jak już wciągnie go nauka, ciągle nowych wyzwań szuka. Może zająć się czasami komunikacją między sieciami. Kiedy chętna go naleci, dba o bezpieczeństwo w sieci. Taki technik ma w swej mocy utrzymać nos super przemocy. W wolnej chwili, będę szczera, może konfigurować serwery. No a tak dla relaksacji tworzyć wiele aplikacji. Z innych rzeczy, bardziej znanych, tworzę strony, bazy danych. Gdy niedosyt pracy czuję, to nimi administruję. Ważna w firmie to asysta, taki technik programista. Co Państwo tutaj robią? Za co odpowiadają? Jesteśmy odpowiedzialni za stoisko do języka polskiego. Jest to nowy język, który próbuje się otworzyć. Liczymy na najlepszą frekwencję.
Czy jeszcze do tej pory języka włoskiego nie mogliśmy uświadczyć w naszej szkole? Jeszcze nie, ale zobaczymy. Możliwe, że w tym roku. Miejmy nadzieję, zawsze jakieś urozmaicenie, prawda? No tak. I długo macie zamiar przestać? Jak najdłużej, ile to będzie trzeba, nie? Ile będzie trzeba, dokładnie. I macie jeszcze jakieś pomysły na jeszcze inne języki w przyszłości, czy na razie tylko współpracujecie przy włoskim? No ja się tylko tutaj. Myślę, że francuski język byłby odpowiedni dla tej szkoły. I dużo chętnych jest właściwie, żeby tutaj przychodzić? Jakby dopiero się zaczęło, nie? Czekamy na razie na ludzi, generalnie nie ma zbyt ich dużo, więc... I na jakiej zasadzie to działa? Czy ktoś przychodzi, zapisuje się, żeby był chętny, czy... Jak po razie mamy pytania i chcemy zachęcić po prostu do... Zachęcić. Tak, żeby się zapisać. Tak, żeby na początku roku będzie możliwość, tak? Tak, rozumiem? Tak. Wtedy będzie można się zapisać. Tak. I żeby oni po prostu wykonywali tę czynność. Tak. A jakieś parę słów tutaj, za co odpowiadacie? A za stoisko języka rosyjskiego, jeden z najlepszych języków na świecie. Mimo sytuacji, co się dzieje, jest to jeden z najlepszych i najłatwiejszych dla Polaków języków. Ja tu bardzo polecam i zapraszam wszystkich. Tak, jak się zacząłem tego uczyć, sądziłem, że nic nie umiem, a to jest taki łatwy język, więc zapraszam wszystkich, bo bardzo dobra zabawa, szczególnie jest taką nauczycielem domestycznym, jaką mamy. Polecam wszystkim serdecznie. Ważne, że lepiej od Niemca. Do tej pory język rosyjski był w naszej szkole, czy to nowość? On był już wcześniej w szkole i to bardzo dobry język. Nie było jeszcze żadnej osoby, która nie znała z rosyjskiego, bo taka dobra nauczycielka jest, że uwierz mi, nigdy wcześniej tak dobrze się nie bawiłem po raz nauki języka. Za co państwo odpowiadają? Za chemię. Tak? Co możemy tutaj u was zobaczyć? Doświadczenia chemiczne, tak. Mamy przygotowane tutaj, można zobaczyć kilka składników. Odczynników. I będziemy robić doświadczenia. Widzę, że słychać nawet muzyczkę chemiczną. Jak najbardziej. Zadbaliśmy o każdy tutaj aspekt. A tutaj przejdę może. Pan doktor, tak? Tak, dokładnie. Pan doktor. Czy mógłby pan zaprezentować jakieś doświadczenie, czy jednak poczekamy dopiero, jak tutaj jakaś grupa zwiedzających przyjdzie? Czekamy na grupę. Czekamy to na grupę. Nie można im dawać przedsmaku tego, co tu się będzie szykowało. No to na żywo lecimy, także lepiej, żeby tego nie widzieli. Jakiego typu doświadczenia możemy zobaczyć? Jakiś wulkan, coś? Będzie wulkan, będzie trąba słonia, będzie lokomotywa powietrzna. Tam są panowie z fizyki, to też można do nich przyjść i się zapytać, co oni tam robią, bo też ciekawe rzeczy tam się kręcą. Potężna cewka, potężne świetlówki. Potężne miecze świetlne. O, zaraz to sprawdzimy, co oni tam kombinują. Uh-huh. I do jakiej godziny macie zamiar stać? Właściwie jak długo, no nie? Bo nasi widzowie nie wiedzą, która jest godzina. No, tak jakoś 2-3 godziny myślimy, ale no nie wiadomo, ile będzie osób. Czyli do końca. No tak, do końca. Dobrze. To bardzo dziękujemy i życzymy tutaj udanych doświadczeń i dobrych wrażeń z rozrywki. Dziękuję. A co my tu mamy? My zaprezentujemy cewkę Tesli. Proszę zaprezentować. Nie rozwali nam mikrofonu. Jest takie prawdopodobieństwo, że tak. Dobrze. I kamerę też jest prawdopodobieństwo, że tak, bo jest silne pole elektromagnetyczne, które może zniszczyć, ale... Kamera się może trochę odsunąć, troszkę. Tak. No. Ogólnie cewka Tesli działa na zasadzie indukcji, czyli cewka pierwotna, czyli ten czerwony mały kabelek, ma napięcie. Indukuje energię, znaczy prąd po prostu, na tą dużą cewkę, czyli ta zwinięte miedziane. Przez to tutaj tworzy się ogromne napięcie, czyli jest bardzo dużo voltów i efekt można na przykład zaprezentować w taki sposób, że przypala palca. W ten sposób również wytwarza się to pole elektromagnetyczne, które jest w stanie zapalić nawet świetlówkę. Widać właśnie, że naprawdę fajna rzecz. Jest to bardzo fajne. Fajne jest też to, że jonizuje powietrze, czyli jest takie świeższe do oddychania, jest taki sam efekt, jak jest podczas burzy. Jest takie świeże powietrze podczas burzy, to na tej samej zasadzie działa, bo żeby w ogóle to się zaświeciło, to najpierw ta cewka potrzebuje wytworzyć sobie jony, żeby mógł ten piorunek fajnie, tak fajnie być. Rozumiem. Dobrze, to bardzo dziękujemy i życzymy tutaj udanych pokazów. Musi pan uważać z napięciem. I z tym, że ktoś nie ma rozrusznika serca, bo może uszkodzić. No właśnie, lepiej uważać. Dobrze, dziękujemy. Chcę się pić.
Mam do ciebie, Witku, co masz tutaj obrazki i do rozwiązania masz, musisz przypasować do opisów. Lecimy. Ja ci podtrzymam mikrofon. Dobra, dobra. Trzymaj, żeby się nie rozwiązał. Dobra. Trzymam i lecisz. Boże święty. Nie podnosić wózkiem. No, do czego to możesz dopasować tutaj, mój drogi Witku? Chyba na to patrzę. Ostrożnie, kruche, to ja będę pasował do tego. Dobrze. Dobra. To weź sobie w rączkę swoją piękną. Ostrożnie, tutaj. No. Okej. Okay. Tutaj dopuszczam gasa, bo jakieś nieznajome. Miejsce składania zawiesin. Miejsce składania zawiesin to by było, mamy... O, to jest obok. Mi się wydaje, że tu. Dobrze, no. Dobrze, Witku. Tak gdzieś to pomieszał. No, widać, na praktykach było, na praktykach było. No. Dobra, chronić przed wilgotnością, to mi się wydaje, że to by było, tak? No. Co tu jest? Góra nie przewracać. Góra nie przewracać, no. To mi się wydaje, że to. Nie. Góra... Albo to może też być. To jest to, czego byś to pasował. Góra nie przewracać, to nie będzie. Nie, nie, nie. Tego... Nie, dobra. No tak. Nie, to tak myślę. Nie podnosić wózkiem, to co by było chyba to. Co ci przypomina wózek z obrazka? Właśnie, właśnie, wózek z obrazka. To mogłoby być wiele rzeczy, na przykład to, albo to. O, tak, no tu masz jakby kółko wózka, tu masz ten, tutaj, więc tutaj weźmiemy, gdzie jest to z wózkiem. Tu. Nie podnosić wózkiem. Jesteśmy blisko już. Co my tu jeszcze mamy? No, podpowiem tak. Środek ciężkości. Gdzie ci się wydaje środek, wiesz, zaznaczony? Środek ciężkości. Tak. Żeby był zaznaczony. Teoretycznie tutaj. Tak, tutaj. To jest nie w teoretycznie, tylko praktycznie. Co my tu mamy? Dopuszczalna warstwa pierwszenia. Tak. To może to by było. Nie. Albo to, no właśnie. A chyba zakaz piętrzenia, może to? Nie. To by było, tak? Tak, właśnie.
A górą nie przewracasz, to chyba wtedy to. To wtedy jest. Tak. Okej. Okay. O, logistyka, zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Skądś tutaj kolega Witosław i będziemy lecieć. Nie toczyć. No to chyba tu. Dokładnie tak. Takie. Hakiem nie zaczepiasz, no to mamy to. Tak. I tu chwytasz, no to tu chwytasz. No wiadomo, jest. Dobra, to już nie bierzmy tego, to rozłożymy. Gratulacje. Dziękuję, dobrze mi poszło. Tak, dobrze, jestem z ciebie zadowolony. Myślę, że na logistyce. Poradziłbym sobie. Brakuje ci jeszcze troszeczkę, tak? Ale wykrzesalibyśmy z ciebie taki diament. O, dziękuję. Bardzo. Chyba się przepiszę. Tak, ja bym szczerze na twoim miejscu bym bardzo to... Rozważył tą propozycję. Rozważył tą propozycję, tak. Aha. I co tu macie za sprzęt? Tutaj mamy, słuchaj, skaner. Skanujesz tym kody kreskowe, tutaj sobie coś wklepujesz, tak. Klikasz Enter i to jest sprzęt używany między innymi w magazynie, tak? Tak jest. On, tutaj, nawet pieniądze. Tutaj mamy to, jak pójdziesz na logistykę, to będziesz widział to bardzo dużo. Dużej ilości. O! Tak. Także polecam ten kierunek. No i tutaj mamy jakieś lampeczki. Uh-huh. Jakaś żaróweczka duża. Tutaj mamy świecidełka. Przygotowania już do świąt, rozumiem. Tak. Trzeba tak. Wszystko rozplanować. Dokładnie tak. No, słuchaj, mamy już taki okres, że wiesz. Tak. Święta się zbliżają. Dużymi krokami. Tak, bliżej niż dalej. Tak, więc także trzeba było i się przygotować. Wszystko jest na swoim miejscu. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Mnie zajęcia prowadzi pan Pękalski. Pan Marek Pękalski. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, elektronicznych i informatycznych. No i tutaj mamy salę, przykładowe układy porozkładane na stołach, na przykład pomiary oscyloskopem. Kręci. Te oscyloskopy mają różne tryby takiego pomiaru. Można mieć prostokątne, w tym wypadku nie będzie funkcjonować, bo nie mamy takich parametrów. Możemy mieć sinusoidy lub skośne. A tu jest stanowisko z lutownicami. Kabel sobie z izolacji obrać, a potem zalutować. Lampa jest potrzebna, jeżeli czegoś nie widzimy dokładnie, ale też mamy szkło powiększające w niej. Do lepszego zobaczenia mniejszych elementów, na przykład rezystorów czy kondensatorów, jeżeli trzeba sprawdzić, jaki tak właściwie ten kondensator jest. Tu mamy układ bardziej elektroniczny. Tutaj jest pokaz, czy wszystkie diody na pewno działają. A tu mamy wyświetlacz, który może wyświetlać liczby od 0 do 9. Można też pokazać maksymalną ilość bloków, które są podświetlane. Dane miejsca tutaj odpowiadają danym blokom, więc bez na przykład tego, no to już część liczb nie zrobimy. Jeden, dwa. Osiem, dziewięć. Na tablicy mamy układ pierścieniowy, w którym można zobaczyć, jak prąd przepływa od jednego do drugiego zasilania przez mostek Greca. To jest ten układ diod na środku. Tu mamy układ pomiarowy.
który pokazuje, jak mierzy się napięcia i natężenia prądu. Amperomierze podłączamy w układ tak, żeby prąd przez nie płynął. Voltomierze natomiast tak, by tylko mierzyły napięcie i żeby prąd przez nie nie płynął. Każdy miernik ma zakresy i tutaj na przykład mam ustawione do 200 mA. Jeżeli ten zakres przekroczymy, nie będzie pokazywał wymiarów. Dla elektrycznych mierników jest to zabezpieczone takie przekroczenie zakresów. Dla manualnych po prostu zniszczy się miernik w ten sposób. Dzień dobry, witam wszystkich w pracowni programowania ogólnionych sterowanych numerycznie, gdzie uczniowie uczący się w zawodzie technik mechatronik nabywają umiejętności z zakresu obsługi i programowania takich urządzeń jak frezarka sterowana numerycznie, tokarka sterowana numerycznie. Oczywiście integralną częścią procesu wytwarzania jest projektowanie, dlatego korzystamy z programów wspomagających projektowanie. Za chwileczkę tam koledzy zaprezentują, czego się uczą. Jak i również chcieliśmy tutaj zaprezentować, chciałem powiedzieć, że po obróbce oczywiście należy sprawdzić wymiary przedmiotów wykonanych, dlatego uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi. Mamy tam wystawione. No i urządzenie też, które jest sterowane numerycznie, jak najbardziej drukarka realizująca proces wytwarzania poprzez, można powiedzieć, topienie materiału i nanoszenie go kolejnymi warstwami. W efekcie powstaje druk 3D. I tak, może krótko zaprezentuję tutaj obróbkę na frezarce. No tutaj trochę niewdzięczny materiał, może nam nie pęknie, zobaczymy. Pierwszy element, no niestety nie udało się do końca obrobić, ale ważna jest sama zasada, kogo zainteresuje, to zapraszamy. Za chwileczkę kolega tam obróbkę na tokarce zaprezentuje. Wycięta jest. No oczywiście można zaprojektować inny element kształtu. I poproszę tam bliżej do tokarki. Przygotowany jest kolega? Przygotowany. Lux. Co? Mamy przedmiot w tokarce umieszczony. Jest to tokarka CNC. Mamy napisany program. No i go uruchamiamy, nie? I gotowe. Zobaczyć, czy chce
Jasne, mamy tutaj działko elektromagnetyczne wykonane przez naszego absolwenta, pana Piotra Salę. W momencie, w którym cewka zostaje wyładowana, może ją naładujemy, cała siła i energia jest przekazywana na pocisk, który jest dosyć mały, ale w momencie, gdy mamy puszkę i trafi w nią, robi się ciekawie. Może zaprezentujemy? Bardzo piękny. Mamy ciekawie, naprawdę, puszka została przebita na wylot. Także jest naprawdę dosyć fajna zabawka, dopóki jest zabawką, bo naprawdę też potrafi wyrządzić dużą krzywdę. Dobrze, to dziękujemy. Również dziękuję. Przedstawiam nasz piękny kierunek, energetyka odnawialna. Tutaj mamy instalację powietrzną, turbinę wiatrową. Tu mamy zwykły wentylator napędzany z sieci, prądem przemiennym. Tu się pojawia nam wiatrak. Jest to wiatrak pionowy, który działa dosłownie tak samo jak zwykły klasyczny, ale jest ciekawszą konstrukcją przez to, że gdy stawiamy obok naszego przykładowego domu wolnostojącego, mamy wysokość do 10 metrów. Jeżeli by coś było wyżej, sąsiad nas może podpierdzielić, ale jednakże sąsiad nie będzie wiedział, gdy coś takiego nam się będzie kręciło, a my będziemy mieli tylko zysk energii. Tak samo w tej prostej instalacji mamy pokazane tutaj, że mamy zwykły napędzający właśnie ten wiatrak i mamy pokazane volt, miliwolty są pokazane, że produkuje się prąd. Jednakże natężenia nie ma, by nie ma obciążenia. Dziękujemy bardzo. Możemy przejść jeszcze tutaj. No, oczywiście, oczywiście. Mamy tutaj bardzo prostą instalację fotowoltaiczną. No tutaj jest najprostsze, co się da. Parę przewodów. Proszę bardzo, kolego, mój drogi. Przystaw światło. Mamy tutaj jakie warunki mamy. Wszystko napędzane jedynie energią słoneczną. Niczym innym. Nasza wciągarka i nasze kółko zaczyna się kręcić za pomocą samej energii słonecznej. Nic nie jest do tego użyte ze zwykłego prądu. Jeżeli zmienimy kierunek prądu w ten sposób, czyli zamieniając przewody ze sobą, to nasza wciągarka zamiast zwijać, zacznie się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No tutaj mamy gucia, który używając promieni słonecznych wytwarza prąd, który trafia do silnika, który po prostu wibruje. No i coś skacze, tylko na równym terenie, dlatego że na szyję już nie potrafi. Za mało tutaj, energii. Tak. Tutaj panele słoneczne, które wytwarzają prąd i przesyłają do tego koła, które kręci się i tutaj jest iluzja optyczna. Gdy zastępujemy koło, są tutaj dwa kolory, weźmiemy, zamieniają się, nasze oczy wykrywają jako inny kolor. Tutaj też jest dzwonek. Jak pchniemy do prądu, niszczy. W sumie to tyle. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Tak szybko, na szybko uruchomić. Ustawiam sobie częstotliwość. HTML-a i robimy bardzo dużo właśnie prac z różnymi innymi językami, które przedstawimy Wam dalej. Następnym językiem jest CSS, w którym zmieniamy układ strony, jej wygląd, kolor i inne takie rzeczy. Możemy na przykład dodać oprogramowanie w Vivie. Możemy na przykład zmienić kolor strony, nadać jakieś tło strony. Tutaj przykładem będzie formularz, w którym to jest sam HTML, a po dodaniu, po podpięciu pliku CSS dostaniemy właśnie inny wygląd. Czyli tak, uczymy się już od klasy pierwszej HTML-a, czyli tworzenia treści strony i CSS-u, czyli wygląd strony, hosting, jak wdrażać projekty takie www. Tym się już uczniowie zajmują w klasie pierwszej. Dodatkowo
dodatkowo ciachnijcie dalej następną prezentację podróż. Dodatkowo poznajmy na innych przedmiotach C++, czyli macie podstawę programowania z tego, tak, co wiem. Tam poznajecie C++, czyli język taki, który może jest troszeczkę już dzisiaj przestarzały, ale dalej wykorzystywany. Jest to taki język podstawowy, który uczy abecadła programistów, żeby te techniki programowania poznawali, czy wykorzystywali później już w dosyć dobry sposób w innych językach programowania. Lecimy dalej, następny slajdzik. Również już w klasie pierwszej, ciach dalej, w klasie pierwszej poznajemy. Witam, witam mistrzu. Witam. Nie mamy jak, ale... kim pan tutaj jest? Kogo pan reprezentuje? Reprezentuję władzę templariuszy we Francji. Mhm. Po tym jak straciliśmy Akkę, niestety, muzułmani nas przewyższyli. Ale niedługo odbiłem. Uciekłem z sali od historii. I za co pan właściwie jeszcze odpowiada nad, tutaj? Za nauczanie historii. Zwykle propagowany, bo nauczycielem nie jestem. Dobrze, ale muszę panu przyznać, że strój jest niesamowity. Także gratulujemy. Sam pan stworzył, tak? Słucham? Sam pan go stworzył. Tak. Zajęło mi to dosłownie półtora roku. No, to trochę jest. Ale bardzo ładny tutaj mamy ubiór. Pancerz to serce rycerza. O. Dobrze, to bardzo panu dziękujemy i życzymy udanych łowów na szkolnych korytarzach. Salve! Kim pani jest na dzisiejszym dniu otwartym? Zajmowałam się częścią artystyczną oraz pilnowałam stoiska z językiem niemieckim. Jak minął właśnie dzień tutaj? Wszystko się udało? Wszystko było bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Wszystko super. Czy wiele uczniów przybyło? Dużo, było bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj przyjdą. Też mamy taką nadzieję. I teraz już rozumiem, że to już jest końcówka, tak? Już tak, wszyscy już pooglądali koniec, salę tak. I udają się ku wyjściu tak, z naszej już szkoły. Tak, już wszyscy skończyli. Mam nadzieję, że tu dotrą we wrześniu. Pan Wilkowski. Z THM-u? Jeszcze nie. I byliście, rozumiem, tutaj uczestnikami Dnia Otwartego, tak? Tak. I jak wrażenia? Super, super szkoła. Nauczyciele są cudowni. To bardzo dobrze. Część artystyczna dość krótka mi się wydaje. No. Ale wystarczająca. Tak, tak. I w ilu salach byliście mniej więcej? W pięciu. I co mogliście tutaj zaobserwować, zobaczyć? Mogliśmy zaobserwować dużo sprzętu, takiego komputerowego. Cudowne prezentacje na klasie programistycznej. Mhm. I tyle w sumie do zapamiętania. A jakie kierunki was interesują? Technik programista i technik logistyk. Ja jeszcze technik odnawialnych chcę pójść. Tylko takim programista. Czyli na razie jeszcze tak się zastanawiacie, na 100% tak. Jeszcze nie ma pewności. Jeszcze nie. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Nie tutaj zatrzymujemy i życzymy miłego dnia. Miłego dnia. Jak wam minął dzisiejszy dzień otwarty? Super. I skąd przybyłyście? Z Trzewny. Czyli tak samo? Ja też, no. Jakie kierunki was interesują? Programista, zdecydowanie. Energia odnawialna. I jesteście spokrewnieni ze sobą? Nie. Na pewno? Tak. Dobrze. A następne pytanie, to czy właśnie podobało wam się tutaj występ artystyczny artystów tutejszej szkoły? Nie było. Czyli dopiero później przybyliście, tak? Tak, tak. No. Na co nie byłyście? Nie. Chodziliście na tego, na salę. Ja potwierdzam. 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 Sama potwierdzi. Powiązają, to nieprawda. Kłamcy, tak? Tak, tak, kłamcy. Dobrze, dobrze. A czyli tak jak zdecydowaliście się na te już kierunki, tak? Można powiedzieć? Tak. I jakie moje mieliście tutaj okazje zobaczyć pracownię, może urządzenia? Wszystkie. Wszystkie. Programiści. Piękna klasa. Świetnie. My również. Co wam się właśnie najbardziej podobało, tutaj wam wszystkim? Sala dla programistów i w ogóle prezentacja była najlepsza, tak. Dla mnie wiatraki. Wiatraki, bardzo dobrze. Sala 407, najlepsza. Tam było najwięcej było. Programiści, super kierunek, najlepszy. Wszystko najlepsze było. A tutaj pani? THM po prostu, dobrze. A panu? Sala 407. Co tam było? Dużo sprzętu i cudownie ludzie prowadzili prezentacje. Kim pani jest? Absolwentem. Absolwentem?
Tak. I przybył pan na tutaj tegoroczny dzień otwarty, tak jest? Tak jest, na dzień otwarty THM zespół szkół numer 3. I w jakim celu właśnie pan przybył? Odwiedzić, zobaczyć, co się zmieniło. I dużo się zmieniło? Sporo, sporo. Szkoła się rozwija, polecam. W jakich salach pan miał okazję przebywać dzisiaj? Głównie 401 u profesora Szostaka. Czyli można powiedzieć, że... Tak, informatyk, ale że lubi pan profesora Szostaka. Tak, tak. Przepadam za nim. Zobaczyłem. No i bardzo dobrze, tak? Jak występy artystyczne? Podobały się panu? Na występach artystycznych nie byłem. Byłem na pokazach w salach. Dobrze. Czyli ocenia pan ogólnie pozytywnie chyba dzień, tak? Bardzo fajne, bardzo fajne. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Dziękuję. I życzymy powodzenia. Miłego dnia. Miłego dnia. Jak się panu podobał dzień? Jak się mi podobał dzień? Tak. Jakie atrakcje pan miał okazję zobaczyć? Wstępny, tak szczerze. Dzień uznam, że 7 na 10. Wszystko co chciałem, mogę sobie posiedzieć, pogadać z kolegą. Jestem szczerze zadowolony. A jakie tutaj kierunki są w pana guście? Po prostu technik programista, po co przyszłem. Wiedziałem po co chcę, więc... Po prostu złożę papiery i spróbuję, chociaż ciężko będzie. A co się dzisiaj panu najbardziej podobało? To, że mogę sobie z kolegą pogadać. Bardzo dobrze. A występy artystyczne były w porządku? Tak szczerze przyszedłem dopiero na koniec, ale uważam, że były ok. Bardzo ciekawe. Dobrze, tak życzymy powodzenia i życzymy miłego dnia. Miłego dnia. Dziękujemy.